zei hoe ik voor zo lang in die bizar kan blijven. Het is een verzachtige balans tussen trust en risk. Ja! Op die nog andere wij kan ik mijn kroon terugkrijgen. Bestaan zij? Maar klaar. Kończ. A bank. Bank lub inna instytucja pożycza ludziom pieniądze, których czasem nie mogą spłacić. Są zbyt biedni. Nie mają nic, co można by im odebrać. Wtedy bank spisuje ten dług na straty. Nazywa go nieściągalnym. I jak? Z czym? Jak myślisz? O czym? Świat dealera to szambo. Dlatego chcę ci pomóc. Więc... Czy uważasz, że biedak nie musi oddawać długu? Uważaj, zadajesz się z gangsterami. Tak czy siak, banki coś przeoczyły. Spytaj jednonogiego żebraka, ile warta jest jego druga noga. Przy okazji, co sądzisz o moim nowym nabytku? Poprzedni właściciel nie mógł go już prowadzić. Spoko jest. Co powiedział? Randall, co ci powiedział Emi? Znamy się na włamach. Handel prochami za force od lichwiarzy to proszenie się o kłopoty. Mam trakstę wykup in de loonsaakse kronas mosi ja nomen niemand. Verstaan ze? Ik heb meer geld nodig. Potrzebuję czegoś więcej. Znacznie więcej. Co? To łatwizna. Kupujemy kokę. Dzielimy i sprzedajemy z zyskiem. Oddajemy forsę Emiemu i zarabiamy. Więcej niż za miesiąc włamów. Dwa miesiące, 10. Spójrz na mnie. Patrz na drogę. Dobrze będzie. Numer
numer 37. Kilka miesięcy później. Czy ludzie w szpitalu nie chudną? Ostatnie trzy. Raz, dwa, trzy. Trzymasz go? Powolutku. Na trzy. Pomogę. Czekaj. Poradzę sobie. Które? Te po lewej. Są otwarte. Co u ciebie? Dobrze, dziękuję. Będziesz potrzebować pomocy, chętnie wpadnę. Ja myślę. I jak? Jesteśmy na liście do mieszkania na parterze. I tak mieliśmy szczęście. Na razie. Pam? Dziękuję.
Szybciej. Jeszcze nie patrz. Nie patrzę. Teraz możesz. Witaj w domu, skarbie. Pamiętasz, jak w dzieciństwie złamałam nogę? Tak. Byłaś chłopczycą. Chciałaś grać z nami w gałę. W domu mi się nudziło, a wujek nie chciał oddać mi kul. Kradłeś je i okładałeś nimi inne dzieciaki. Spędzałeś ze mną każdy dzień. Opowiadałeś o świecie za oknem. Tylko dzięki temu nie wyrywałam sobie włosów z głowy. Co to? Coś, co pomoże ci przetrwać. Otwórz. Co jest? Zwróć to. Poważnie? Tak. Nie stać nas. Nawet nie wiesz, co to. Nieważne, nie mamy forsy. Nie możemy choć na jeden dzień o tym zapomnieć? Co robisz? Widziałaś moje nogi? Spójrz na nie. Nie mogę pracować. Patrz. Wiesz, w jakiej dupie jesteśmy i marnujesz forsę? Przestań. O co chodzi? Czego się tak boisz? Otworzysz czy nie? Chciałam tylko, żebyś się nie nudził tutaj beze mnie. Cholera. Podobno mamy suszę. Za kilka dni włączą wodę. Nie jestem w stanie dłużej o ciebie dbać. Nigdy o to nie prosiłam. Opiekujemy się sobą nawzajem, pamiętasz?
niets. Przestań. Nie trzeba. A to co? Kretyn. Cześć. Podpalaj. Chwila. Cholera. Randall? Randall? Tak? Zaraz przyjdę. Śpi. Co my tu mamy? Thank you.
Gemors. Głupota. Pam? Pam? Visa? Kto tam? Mogę wejść? I jak? Co lekarz ma na twoje nogi? Źle to wygląda. Ja, no. Gangsterzy. Ostrzegałem. Nie można im ufać, przyjacielu. Mówią o forsie, a parają się krwią. Przynajmniej żyjesz, żeby o tym opowiedzieć. Spójrz na swojego kumpla Lestera. Przykro mi. Może powiesz, co ci się stało? Ten dealer... Co się dzieje? Zapewne Pam. Poznaj Faisala. Randall? Telefon ci się zepsuł? Problemy z zasięgiem. Słuchaj. Jedna sprawa. Jestem rozsądnym facetem. Prawda, Faisal? Rozumiem, przez co teraz przechodzisz, brachu.
Ale umowa to umowa. Gdzie moja forsa? Emi, daj spokój. Długo się znamy. Wiesz, że oddam. Potrzebuję tylko czasu. Ty. Nieściągalny dług. Pamiętasz tamtą rozmowę? Nawet jednonogi żebrak może stracić drugą nogę. Masz 7 dni. Mów. Nic się nie martw. Ile mu wisisz? 25 tysięcy. Oddam mu. Lester nie zginął w strzelaninie. Chodziło o dealerów. Coś ty zrobił. Miałem dobry deal. Potrzebowałem tylko forsy. Ustawiłbym nas na całe życie. Wyrwalibyśmy się z tej dziury. Nie masz już tego dość? Pożyczyłeś forsy od lichwiarza, żeby zapłacić dealerom. Przy okazji zginął Lester. Mamy siebie. Czego więcej potrzebujesz? Milcz. Wystarczająco już zniosłam. Nigdy nie prosiłam, byś był aniołkiem. Ale mieliśmy wystarczająco. Co ci tak nie pasuje? Mamy siebie. Czego więcej potrzebujesz? Zrób sobie okład z lodu. Co tam, Brandon? Tu Randall. Siema, bracie z innej matki. Słyszałem, że zmartwychwstałeś. Niczym Jezus. Jak ten ptak. Feniks. Feniks, ja. Właśnie. Szukam jakiejś roboty. Wiesz, karty kredytowe. Super. Daj znać. Jazid, ręce mam sprawne. Jak zwiejesz przed glinami? Na wózku? Na wózku. Wróciłeś.
samo prasa. Widzę, że się znacie. Jest i Forsa. Dobrze mówię? Numer alarmowy, słucham. Halo? Halo? Włączyli wodę. Cieplutka. To dobrze. W sypialni robi się zimno. Obserwuję gości z bloku Warrena. Jeżdżą niezłą BM-ką. Ich szef nazywa się Lawyer. A co? Zadzwońmy na policję. Powinieneś to zrobić wczoraj. Trzyma tam Forsę. Pewnie ze 100 tysięcy. Może więcej. Więcej niż potrzeba dla Emiego. Oszalałeś? Nic z tego. Mam plan. Przez poprzedni zginął Lester. Ten facet to szycha.
Mieszka naprzeciwko. Nie zrobimy tego. Obiecaj. Obiecaj. Sprzedam tę lornetkę. Warren, kolacja wieczorem? Pastor White. Kilka dni temu odwiedziłem rodzinę Lestera. Radzą sobie. Gaan daar dan nog goed samen met hulle? Znałem was, gdy byliście jeszcze dziećmi. I kradliście stacy. Podobno wyprzedaje pastor wszystko, by ocalić kościół. Czekam na pana. Nakarmi mnie. Budują domy z gówna i każą nam w nich mieszkać. A potem dziwią się, co tak śmierdzi. Widzi pastor, chce się stąd wyrwać. Sposób nie gra roli. Dlatego proszę wybaczyć, ale czekanie na pana pozostawię pastorowi. Może mnie pastor dogonić, jeśli zechce. Jeśli pastorowi zależy. Modlę się za ciebie. Wiem, że masz kłopoty, ale... Nie trać wiary. Izraelici dotarli w końcu do ziemi obiecanej. Jasne. Ja. Ale Mojżesz wcześniej umarł. Pomyliłaś lokal, paniusiu. Teraz dobrze. Kłamiesz w śmieciu.
Poszło. Dobra. Mocne. Dwie. Obserwuję cię. Trzy. Dwie czwórki. Dwie piątki. Pieprzysz. Sprawdź. Cholera. Pijesz. Błagam, odpuść. Nie ma opcji, do dna. I ostatnia. Warren, niektórzy muszą jutro pracować. Spadaj. Ja posprzątam. Dobra. Dobranoc. Powinieneś częściej wpadać. Pogramy, popijemy. Umiesz przegrywać. Brakuje ci go? Lestera. Tak. Mnie też. Pokażę ci coś. Nic nie widzę. Ustaw ostrość. To lawyer. Dupek. Była dziś u ciebie kobieta. Pokazała ci zdjęcie. Jakiś glina zaginął. Nie zaginął. Nie żyje. Widziałeś to? Wezwałeś glinę? Dlatego ta detektyw tu węszy? Szmuglują coś. Mają tam ze 100 tysięcy gotówki. Ten lawyer, czy jak mu tam, wszystko trzyma. Nic z tego. Już szaleństwo. Chcesz zadrzeć z kimś takim? W zeszłym tygodniu zabili ze Spukiem dzieciaka. Z kim? Ze Spukiem. Z tym albinosem. Dzieciak dealował na jego terenie. Drobne ilości. Gra sobie w gałę z kumplami. Za rogu wyjeżdża BMW. Przejechali go. Na oczach wszystkich. Wysiadł z auta, podszedł do matki i powiedział, że to był wypadek. Młodego chłopaka. A ty chcesz kogoś takiego okraść? Prawdę mówiąc, nie mam wyboru. Jeśli do wtorku nie zdobędę forsy, będzie po mnie i pan. Jak to zrobimy? Grzecznie go poproszę. Masz do niego numer? Ustawiłem na zastrzeżony. Zamknij się. Lawyer? Kto mówi? Wiem, co zrobiłeś temu glinie. Jakiś żart. Wiesz, z kim rozmawiasz? Coś za jeden. Przyjaciel. O forsie też wiem. Dzwonię z ostrzeżeniem, nim powiadomi gliny. Albo przekonasz mnie, żebym milczał. W końcu jestem przyjacielem. Policja? Chcesz na mnie nasłać gliny? Proszę bardzo.
Każdy pies w tym mieście ma swoją cenę. Spytaj mayora. Jakikolwiek miałeś z nim układ. Kogo? Mayora. Twojego kumpla. Dziwne, że go nie znasz. Pa. Monsieur Capet. Zginął ci dywan? Ik nog nooit gezegd, gata z mij brani. Nie powiedziałem, że Glina był moim kumplem. Cztery osoby w pokoju. Jeden trup. I masz problem. Jak sprawić, by pozostała trójka milczała? Ostatecznie każdy śpiewa. Wiem, gdzie jest ciało. Wiem, że go zabiłeś. I wiem o broni. Ile chcesz? 100 tysięcy. Randu? Pojebało cię? Włożysz je do worka i wrzucisz do śmietnika przy bloku E. Potem odejdziesz. Będę wiedział, że mnie obserwujesz. Jesteś tam? Tak. Śmietnik przy bloku E. Jutro. Zadzwonię, gdy przyjdzie czas. Jak sobie życzysz, przyjacielu? Mayre też mówił, że nim jest. A potem stał się chciwą świnią. Nie lubię ich. Są zarazą trawiącą mój biznes. Jesteś chciwą świnką, przyjacielu? Wrzucisz forsę do śmietnika i odejdziesz. Jak odbierzemy forsę? Nie mogę po prostu jej stamtąd wyjąć. Właśnie. Dlatego już tam będziesz. Myślisz, że wlezę do brudnego śmietnika? Pilnuj się. Jeżdżę na wózku, ale nie radzę ci fikać. Prosiłeś o 50-50? Tak, na to zarobisz. Nie musiałeś, tylko żartowałem. Ale tak poważnie. Musimy jutro? Wiesz, że zawsze będę cię chronił, prawda? Skarbie. Poproszę szefa o pożyczkę, żeby spłacić Amiego. I skończymy z kryminałem. Znajdziesz normalną pracę. Zaczniesz uczciwie zarabiać. Nie będziemy bogaci, ale szczęśliwi. Dasz radę? Jestem w koszu. Dzieciaki wiedzą, co robić. Czekam. Śmietnik przy bloku E. Wrzuć i odejdź. Teraz.
Dobrze. Dalej, chłopaki, wiecie co robić. Do dzieła. Dobrze. Uciekajcie. Masz? Hej. Hej. Lindsay pożyczył mi 2000, uwierzysz? I zgarnęłam dziś sporo napiwków. Poprosimy Emiego o więcej czasu. Na pewno zrozumie. Jak myślisz? Co? Co zrobiłeś? Podejdź do okna. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Przy oknie. Co do kurwy? Skąd ma forsę? Randall? Powiedz, że to nie jest forsa lawyera. Obiecałeś. Masz pojęcie, co zrobiłeś? Dlaczego ja ci ciągle ufam? Obiecałeś. Musiałem. I mamy forsę. Oszalałeś. Uspokój się. Nie miałem wyboru. Emi nas zabije. Zrobi to.
Wszystko gra, skarbie. Mamy forsę. Przez ciebie nas zabiją. Wcale nie. Uratowałem nas. Dobra. Co teraz? Wpadaj, świętujemy. Dlaczego nie przyszedłeś? Kiedy przyniesie forsę? Chcę jej dotknąć. Nie mam ochoty na spacer. Nie bądź chujem. Dobra, 70-30. Że co? Randall. Odezwij się. Odwaliłem całą robotę. 60-40. Przyjdziesz albo jutro spadam z całością. Chcę, żebyś poszła po forsę. Dlaczego akurat ty? Co? Dlaczego chcę, żebyś poszła po forsę? Obserwowałem was, nie jestem głupi. Pisz sobie? Nie wciskaj mi kitów. Co was łączy? I tak poważnie? Świnia. Pam! Pam! Zamknij tę mordę. Przepraszam.
kan sien dit gaan reën. Myslis ons popada? Ale mi fra. Nie spytasz? O co? Co robiłam z Warrenem? Nie. Jesteśmy w piekle i nawet o tym nie wiemy. Forsa. To diabeł, za którym uganiamy się w pełni nadziei. A tak naprawdę jesteśmy jej niewolnikami. Dobra. Zaraz wracam. Wyjdziemy, gdy go nie będzie. Raczej włamiemy się. Możemy też zastrzelić Amiego. Patrz na moje nowe kółka. Co jest? Co za kretyn. Przez niego wszyscy zginiemy. Lubię, gdy nazywają mnie tatusiem, suko. Co ty odpierdalasz? Fajna kurtała? Chcesz, żeby nas pozabijali? Moja sprawa, co robię z moją dolą. Dostałeś swoją. Idą gdzieś.
Randall, coś się święci. Come on, tell up your phone. Odbieraj ten telefon. Warren. Dawaj. Come on. Dlaczego nie odbiera? Zabiją go. Zrób coś. Warren. Przestańcie. Uciekaj. Powinniśmy pójść na policję. Randall Hendricks? Podpułkownik Gail February. Mamy kilka pytań. Mogę wejść? Żona? Dziewczyna. Nie ma jej. Pani w sprawie Warrena? Wie pan, kto mógł chcieć jego śmierci? Nie. Nie będę owijać w bawełnę. Dzwonił pan do niego na chwilę przed zabójstwem. I kilka minut później, ale już nie odebrał. Zapewne dlatego, że akurat był mordowany. Pyta pani o coś? O czym rozmawialiście? Prosiłem, żeby wpadł na kolację. Hobby? Dostałem od dziewczyny. Podziwiam gołębie. Podejdź do okna. Dobra. Wpadaj i świętujemy. Dlaczego nie przyszedłeś? Poważnie, chcę jej dotknąć. Nie mam ochoty na spacer. Nie bądź chu. Pod koniec robi się ostro. Powie pan, o czym rozmawialiście? Jestem o coś podejrzany? Widział pan go kiedyś? To mój partner, podpułkownik Mayer. Przykro mi, ale nie. Dziękuję za pański czas. Jeśli coś pan sobie przypomni, proszę dzwonić. Nie jest pani stąd, prawda? My tutaj nie wzywamy glin. Dlaczego? Bo jesteście równie źli jak my. Nie wszyscy.
Ten Randall wie więcej niż mówi. Myślisz? Zareagował na zdjęcie Mayra. Gail? Pastorze White? Dziękuję. Zrobiłem coś. Coś strasznego. Wiesz, już czas. Chodź. Cholera. Zapomniałam forsy od Lindsaya. Ja wezmę. Znajdź kogoś, kto pomoże mnie znieść. Zgubiłeś coś? Pam, wybierasz się dokąd? Posłuchaj. Wysłuchaj mnie. Gdzie moja forsa? Zdobędziemy ją. Ty draniu, gdzie moja forsa? Mamy ją. To przynieś. Jest u naszego kumpla. Mieliśmy robotę. Jaką? Wszędzie pełno blin. Daj nam szansę. Mieliśmy ją przynieść, ale zaczęli się strzelać. Przyniesiemy jutro. Jeden dzień. Proszę o jeden dzień. Jeden dzień. Błagam cię. Dobra. Dobra. Niech będzie do jutra. Ale chcę coś w zamian. Możesz to nazwać odsetkami. Pam.
gaan moest doen? Co zrobimy? Nie masz powodu, by mi ufać, ale daj mi jeszcze jedną szansę. Tylko o to proszę. Każdy z moich planów tylko coraz bardziej nas pogrążał. Kiedyś mogłem cię chronić, ale teraz już nie. Podobnie policja. Nie możesz tam iść. Nie na wózku. Potrzebujemy pomocy. Umieszczasz trzonek w dziurce, a potem tym narzędziem wpychasz go na sam dół. Tak? Widzisz? Nie dam rady. Jeszcze raz. Gotowa? Zaczekaj. Muszę to naprawić. Ale najpierw pozbyć się Emiego. Detektyw February. Tu Randall Hendricks. Chcę zeznawać. Chwileczkę. Już. Wie pani, że pani partnera zabito. Widziałem to przez lornetkę. Był skorumpowany. A pani? Nie jestem swoim partnerem. A szkoda. Na posterunku mielibyśmy większe szanse. Z Warrenem. Postanowiliśmy zaszantażować lojera. Jeśli go aresztuję, będzie pan zeznawał? Tak, ale jeśli się dowiedzą, zabiją moją... Aresztujcie mnie, wykorzystajcie, co tylko chcecie. Ale moja dziewczyna... Daję panu słowo. Ochronię was. A to kurwa kto? Idź sprawdzić. Przybywamy w pokoju. Przez cały czas będę cię obserwował.
Randall? Randall? Jak se to běří? Do niczego nie doszło. Nic je lakr traj. Przystawiał się. Powiedziałam mu, że jest dupkiem. Und trilach. Pośmialiśmy się, zajaraliśmy. Potem się popłakałam i powiedziałam, że jesteś świnią. Kocham cię. Jesteś beznadziejny, ale... Kocham cię. Jesteś? Prawie. Jestem. Numer 37. Pamiętaj, jak ćwiczyliśmy. Wyczuj zapadki. Czujesz je? Tak. Ale ostatnia się zacięła. Przyciśnij mocniej i spróbuj przekręcić. Pośpiesz się. Wiem, czekam. Tam? Gdzie jesteś? Cholera. Wyciszyłaś telefon? Spok tam jest. Uciekaj, schowaj się. Tam? Porozmawiajmy o detektywie Mayerze. Podziwiam pani oddanie prawu, ale nie ma na nie miejsca w Cape Flats. Gdzie pan był wczoraj między 7 a 14? Spałem. A wczoraj podczas strzelaniny. Strzelaniny? Ludzie tam strzelają całą dobę. Proszę panią na słówko. Może mi ktoś zdjąć to gówno?
Hallo. Goed zo'n shotsers? Cholera. Co? Nieważne. Co się dzieje? Nic nie słyszę. Idzie do pokoju. Wrócił do salonu. Co się dzieje? Zostań tam. Wypuść go. Połączenie zostało zawieszone. Proszę czekać. Nawet o tym nie myśl. Spokojnie. Na stół. Zastrzeliłaś kiedyś człowieka? Nie sądzę. Durna suka. Jezu, dziewczyno. Proszę, nie.
Co ci mówiłem o chciwych świniach? Randall, przestań. Zostaw ją, błagam. Wypuść ją. Pa, Randall. Odbierz ten cholerny telefon. Pani Raymond? Amy? Drzwi są otwarte. Nauczycie się. Ale to jest szpat? Zwiali. Gnoje. Pam? Gdzie jesteś? Pam nie może teraz rozmawiać, Randall. Tu nie Randall. Jesteś pewien? Tak ciężko pracowałeś, żeby zdobyć tę forsę? Mam ją tutaj. Więc to ty jesteś śmiecią z moją forsą. Przynieś ją. Czekam. Skurwiel nie wie, z kim ma do czynienia. Lawyer, patrz. Mówiłem, że tu mieszkają świry. W którym lokalu mieszka niejaki Randall? W tamtym. Drzwi są otwarte.
Pomóż biedakowi wsiąść na wózek. Serio? Zawsze ja. I do tego jesteś ciężki. Naucz się chodzić. Co za mężczyzna wysyła kobietę do brudnej roboty? Gdzie pan? Obecnie jest trochę zajęta. To dla mnie? Drobny prezent. Przykład tego, co dzieje się z ludźmi, którzy myślą, że mogą mnie okraść. Kolego, spokojnie. Panowie, opuśćcie broń. Oddajcie forsę. Spytaj Pam, co spotyka świnie, które mnie okradają. To oni okradli mnie. Chcę tylko to, co moje. Skoro tak twierdzisz. Strzelanina w Haven Mansions. Do wszystkich jednostek zachowajcie ostrożność. B-23 przyjąłem. A-24 przyjęłam. Randall, odbierz telefon. Skurwiel. Co pani o tym wszystkim sądzi? Miałam go w areszcie. Tych znamy, a ci dwaj? Ludzie, którzy tu mieszkają, ci ze zdjęcia, na pewno coś wiedzą. Trzeba ich znaleźć. Zadałem pani pytanie.
Hey, ek praat met jou. Mówię do pani. Musimy znaleźć lokatorów. Zna ich pani? Nie. Nic mi nie jest. Pam. Reżyseria. Scenariusz. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpili. Wersja polska na zlecenie HBO Start International Polska. Tekst Michał Moszczyński. Czytał Paweł Bukrewicz. In de minus boon op die discriminatie. Bettel in my nasie en ons bettel vir een spasie. Rettel soos in kettel en gesikkel en frustratie. Maar ek voel nou ook, as ek die nummer rok, moet ek die jongens rop. Met die 9 millimeter wat begrawe is, onder my hondenhok. Die lood weet ek is boksas. Pastoor sê klonkas, focus sy is ons mas. Net een bietjie pysens, dan het sy topklas. Maar discriminele thoughts wat in my kop draf. Huh. Kop af, bos, pad.